Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do Was z recenzją Heartland autorstwa Benedicta Wellsa, czyli najnowszą powieść wydaną przez wydawnictwo poznańskie, reklamowaną już od prawie że po początku roku, mam wrażenie, bo informacja o tym, że ta książka w ogóle zostanie w Polsce wydana, no już śmigała po internetach od dłuższego czasu, pojawiała się na social mediach tu i tam, też między innymi na kanale Winidia, nie bez powodu, myślę, że do tego przejdziemy, bo to w ogóle ciekawa sprawa. Tak. No ale dobra, do rzeczy. Benedict Wells jest niemieckim autorem, który pisze o Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Tak, tutaj też trzeba to zaznaczyć, to nie jest przekład pośredni, to jest przekład z niemieckiego, to nie jest przekład z niemieckiego na angielski, z angielskiego na polski, tylko z niemieckiego na polski, więc plus. Zgadza się. No i można powiedzieć, że to jest w najprostszym tego słowa rozumieniu powieść, którą należy określić coming of age story, tak? Historia o dorastaniu, o dojrzewaniu. Taka powiedziałabym bardzo tradycyjna powieść o dorastaniu, czyli o tym takim najistotniejszym w trakcie tego procesu momencie, który sprawia, że bohater no, przechodzi jakąś taką przemianę, tak. Która właśnie sprawia, że tę taką dziecinną przeszłość zostawia za sobą i wkracza w ten świat dorosłych. Tak, to są te dwie minuty w Simsach, kiedy masz celebration, bo z dziecka stajesz się młodym dorosłym. Trochę nastolatka, no nie? Trochę tak jest. I swoją drogą ta książka jest tyle fajna, że ona jakby doskonale wie, o czym chciała być i o czym w ogóle jest, tak. Bo bohaterowie bardzo często w ogóle rozmawiają o samym tym procesie właśnie i trochę o tym takim motywie, który w sztuce istnieje. No bo tych historii o dorastaniu, no jest wiele różnych rodzajów, przynajmniej w dzisiejszej literaturze i w dzisiejszej kulturze. Natomiast właśnie ta, którą znamy, ta najbardziej tradycyjna forma coming of age story, no to jest właśnie o tym jednym konkretnym momencie, takim punkcie kulminacyjnym życia jakiegoś tam młodzieńca, czy dziewczyny, czy innej osoby. Jak mówisz o coming of age, to moja głowa krzyczy demon, 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 demon. I nie mogę się po prostu pozbyć tego, bo cały czas mówię takie, jak to zrobić ładny segue, żeby powiedzieć o Demianie, bo ja chcę wspomnieć o Demianie, bo tak tęsknię za tą historią, przeczytałabym jeszcze raz. Znaczy, no one stoją obok siebie, jeżeli chodzi o formułę, tak? I o tym, o czym one są. Tematykę głównie. Tylko no, poza tym, że i Wells, i Hesse są niemieckojęzycznymi autorami, no to jednak ta przepaść, jeżeli chodzi o czas, no nie, wydawania, no to sprawia, jakby daje to, że te książki są napisane zupełnie inaczej i kładą punkty nacisku na inne elementy. Natomiast koniec końców uważam tę powieść za taką bardzo tradycyjną, jeśli chodzi o formę. Tak. W kwestii fabularnej, no mamy tutaj lata 80., Stany Zjednoczone, stan Missouri konkretnie, taka dziura, nie za duża, gdzie jest jakieś kino, jakiś sklep, kilka domów, ale no na pewno nie jest to żadna metropolia, żadna Los Angeles czy inny Nowy Jork. No. Raczej takie miejsce, z którego ludzie uciekają, niż do którego przyjeżdżają. Takie miejsce właśnie, które opuszcza się, jeżeli masz pieniądze na studia, jeżeli złapiesz gdzieś fajną pracę, jeżeli masz rodzinę w innym dużym mieście. To tak jak być z Bydgoszczy, basically. Albo ze Zgierza. No na przykład. Przepraszam wszystkich bydgoszczan. Tak. Przepraszam. Ale żarty z Bydgoszczy zawsze są śmieszne. Dobrze, no w kiedyś to był Sosnowiec, ale czasy się zmieniają. Tak. W każdym razie są to lata 80. i są to Stany Zjednoczone, które znamy głównie z kultury, popkultury. Tak. Bo mam wrażenie, że ten fragment historii w ogóle jest niezwykle lubiany i ceniany we współczesnej popkulturze. Szczególnie w przeciągu tych kilku ostatnich lat mieliśmy taki napływ... Boom na 80s. Tak, boom właśnie na lata 80. i tej inspiracji mogliśmy się doszukiwać i w muzyce, i w filmach, i w serialach. Hello Stranger Things Season 4 i tak dalej, i tak dalej. No i też dotarła w którymś momencie do literatury, nie bez powodu, no bo osoby, które pamiętają lata 80. są w takim wieku, że jeżeli są artystami, no to naturalną koleją rzeczy są w takim momencie życia, w którym oni opowiadają trochę o tych latach 80. Bo są to teraz dorośli już ludzie, którzy trochę tak wracają właśnie wspomnieniami do tego okresu. No a przy okazji, jak to z młodzieżą bywa, no to po prostu ten trend został podłapany też bardzo przez nich, szczególnie, że kultura lat 80. jest teraz bardzo dostępna właściwie wszędzie i wszystkim. Natomiast jeżeli w ogóle ogarniacie szczególnie właśnie filmy z tamtego okresu, to zobaczycie, że w tej książce wyłoni wam się obraz tych Stanów Zjednoczonych, których znacie trochę właśnie z popkultury. No i nasz główny bohater no jest taką jednostką raczej wyalienowaną, taką będącą z boku. Miał jednego przyjaciela najlepszego, ale on wyprowadził się, w związku z czym no, został tak naprawdę trochę sam na lodzie. W domu się nie przelewa, bo mama ciężko choruje.
Ojciec jest aktualnie bezrobotny, bo nie bardzo jest w stanie sobie poradzić też właśnie z tym takim życiem, które zmieniło tory, bo był wcześniej sportowcem tak. i musiał znaleźć dla siebie nową ścieżkę, albo można powiedzieć, że trochę nadal jej szuka. No i tutaj nasz bohater, który nas prowadzi przez całą tę książkę, który jest jednocześnie narratorem całej powieści, podejmuje pracę w kinie, gdzie pracuje kilkoro innych młodych ludzi, trochę starszych od niego, którzy zaraz wyjeżdżają na studia. No i to jest taki właśnie punkt przejściowy, można powiedzieć, który sprawia, że wiele rzeczy w jego życiu nagle się zmienia, nagle nabiera nowego znaczenia i jest to jedno szczególne, konkretne lato właśnie przed tym momentem, kiedy reszta tych osób wyjeżdża właśnie na studia. Pierwsze zdanie tej książki: tego lata zakochałam się, a moja matka umarła. Więc tak, no jest tu wielka opowieść o tym jednym lecie, o tym lecie w 15 roku życia sama, które przesiąknięte jest bólem, cierpieniem, realizacją, sztuką w wielu miejscach, tak jak Anna wspomniała, w filmach, muzyce i też słowie pisanym. I jest to jedno lato, które można powiedzieć, no właśnie tak w nawiązaniu do tego coming of age, jest tym momentem, kiedy on totalnie, można powiedzieć, zapada się i powstaje z popiołów jak taki pewnego rodzaju Feniks, no nie? Trochę tak. To jest taka historia z cyklu, musimy przejść przez te wszystkie wydarzenia, żeby zobaczyć, gdzie one nas doprowadzą i kim się staniemy, kiedy już się z nich wykopiemy. I ja powiem szczerze, powiedziałam to chwilę przed nagraniem, znowu ciężka książka. Tak, ale mam wrażenie, że ona jest taka ciężka połowicznie, bo ona tak naprawdę do połowy jest bardzo taka rozkoszna wręcz, jest bardzo szczęśliwa, tak? Bo sam przeżywa, jak sam mówi, najlepsze chwile w swoim życiu, tak? Kiedy poznaje tych nowych przyjaciół, ma pracę w kinie i to otwiera przed nim wiele nowych drzwi. On nagle chodzi na imprezy, pierwszy raz się upija, zalicza pierwszego zgona, jeździ samochodem bez dachu, prawda? Wiecie, wiatr we włosach i tak dalej. Jeżdżą na jakieś tam wieczorne wypady z ekipą i nagle okazuje się, że życie ma mu do zaoferowania jakby poza domem naprawdę bardzo dużo. No ale właśnie jest ta druga strona, czyli to wszystko, co czeka na sama w domu, co wcale nie jest łatwe. I tak naprawdę, no już przeczytałaś pierwsze zdanie, więc mogę o tym mówić. Wszystko zmienia się w momencie, w którym matka sama odchodzi. I wtedy nagle wszystko to, co działo się przed tym momentem w trakcie tego lata, zostaje prawie że jak, tak odcięte, wiecie, takim ostrzem noża. Tak. No i to nie tak, że on o tym nagle zapomina, ale no to trochę jest tak jak z drugą stroną monety, tak? Mm-hmm. Niby to jest ta sama moneta, bo to samo życie i ta sama postać, ale momentalnie wszystko się zmienia. Także rzeczywiście od połowy tak naprawdę ta książka robi się no przede wszystkim bardzo smutna, bo skupia się na tym, jak radzi sobie sam ze stratą. Czy też jak sobie nie radzi. Jak sobie nie radzi, bardziej bym powiedziała, bo to też jest taka historia z cyklu odkrywania trochę kolejnych warstw życia, tak właśnie jak z tą monetą, no jest z drugą stroną tej monety, ale też z odkrywaniem tych warstw życia i tego, jak bardzo właśnie w tym czasie dorastania, w tym momencie, kiedy jesteśmy nastolatkami, jak bardzo to wszystko dookoła na nas wpływa i jak bardzo nas kształtuje. Wiecie, że to jest taki bardzo kluczowy moment na takiej zasadzie, że jakby ciężko jest wyjść z niektórych sytuacji nienaznaczonym i właśnie, no tak jak życie, wiadomo, doświadcza i dzieją się po prostu czasami rzeczy, które zawsze nas zmieniają, tak w tym kluczowym momencie właśnie tego dorastania autor kładzie właśnie nacisk na to, jak życie zmienia nas, kiedy jesteśmy młodzi i jak wielkie są to zmiany i dokąd one prowadzą. I no, tak jak się mówi, no nie, że to, czego doświadczysz w latach swoich właśnie tam około nastoletnich i dwudziestych, to jest to, co zostaje z tobą na całe życie. Tak samo jak się mówi o przyjaźniach, że najczęściej właśnie te takie przyjaźnie na całe życie to są te przyjaźnie, które nawiązało się albo właśnie w późnym wieku nastoletnim, albo we wczesnych latach dwudziestych. Siema, Anno. Chyba jesteśmy ze sobą na siebie skazane do końca życia. I tak samo właśnie ból, strata i cierpienie. I tutaj mamy też taką, można powiedzieć, pełną historię tego, jak sam próbuję sobie z tym wszystkim radzić na co dzień i próbuję to wszystko w pewnym momencie zepchnąć i też właśnie doświadczyć tych najpiękniejszych chwil w życiu. Dlatego ja powiedziałam, że to jest ciężka książka, bo ona rzeczywiście, pewien fragment ma taki, kiedy wszystko idzie dobrze. Sam się świetnie bawi, poznaje nowych ludzi, poznaje tą dziewczynę, zakochuje się i tak dalej, więc doświadcza wszystkiego tego, co jest w młodości najpiękniejsze. Ale my podświadomie wiemy, bo gdzieś tutaj między tymi słowami jest ten wielki ból, strata i strach przede wszystkim, a propos tego, co się dzieje jakby poza tą dobrocią.
że to nie jest takie czarno-białe tak naprawdę. To jest wielka jedna szarość, która na chwilę została przykryta tym momentem szczęścia. I to jest przerażające, to jest straszne i to jest smutne i wprowadziło mnie w gigantyczną depresję. To jest właśnie bardzo pesymistyczne, jak ty interpretujesz. No ja tak to widzę troszkę, ale to wiesz... My nie rozmawiałyśmy o tej książce wcześniej, więc ja też troszkę słyszę po raz pierwszy. Że ona jest cudowna, do pewnego momentu. No wiadomo, jakby no, pierwsze zdanie, tak? Śmierć matki jest rzeczywiście dla sama wielkim wydarzeniem. Ale ja czuję w tej książce od początku do końca ten cały ból. Znaczy moim zdaniem ona jest smutna, bo w moich oczach ona bardziej traktuje o ulotności. Też. I obojętnie jakby... czy to dotyczy chwili, która jest szczęśliwa, czy która jest smutna, to jakby najbardziej, no może dla niektórych przerażające, a może dla niektórych wcale nie, bo to też jest tutaj poddane w sumie tak w wątpliwość i pozostawione raczej do interpretacji. Właśnie to, że to wszystko mija, tak? Jeden zresztą z bohaterów tutaj używa tego słynnego zdania, które chyba się wzięło z angielskiego, prawda? This too shall pass. Mhm. Czyli, że to wszystko minie, tak czy inaczej, kiedyś w końcu minie. I właśnie, no teraz pytanie. Czy sam fakt, że, no wiecie, żyjemy pod wpływem, jakby trochę pod jarzmem czasu, no nie? Tego, że on przepływa i każda chwila teraźniejsza staje się nagle przeszłością, jest czymś pozytywnym, czy nie? No w momencie, w którym przeżywamy jakiś taki trudny okres, to chcę się powiedzieć, że tak. Bo z drugiej strony, tak. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi, właśnie przeżywamy na przykład to jedno lato, tak? Trochę tak użyję tego jego figury retorycznej, tak. No to wtedy nie chcemy, żeby to mijało, nie? Więc to jest taki, wiecie, to jest taki trochę miecz obosieczny, można powiedzieć, czas. To jest taka chęć dekonstrukcji pojęcia przemijalności. To dekonstrukcji czy na... dekonstrukcji? Nie wiem. Na dwie, jakby dwa aspekty, że chcemy, żeby przemijało to, co złe, a nie chcemy, żeby przemijało to, co dobre. I w tym jest, mam wrażenie, ten największy żal wynikający ze świadomości przemijania. Że nie potrafisz tej przemijalności właśnie tak rozdzielić i pozwolić przeminąć rzeczom, które są złe, a uratować od przemijania tego, co jest dobre. I to jest właśnie najgorsze w przemijaniu. Nie to, że ono istnieje, tylko to, że nie można go podzielić. No tak. Jest jakby... I dlatego ta książka jest smutna. No tak, jak najbardziej. Jakby sam fakt nawet tego, że to, co złe już przeminęło, też można interpretować jako coś, jako takie zjawisko stricte negatywne. Tak, bo na przykład ma się takie poczucie straconego czasu. Tak. Że coś już uciekło i nigdy nie wróci. Mhm. Albo na przykład też jest tutaj mowa właśnie w tym już wątku skupionym stricte na stracie i temu, jak sobie z tym radzimy. Czy właśnie sam fakt tego, że sobie radzisz ze stratą, jest czymś pozytywnym, tak? Że ten taki pierwszy szok i paraliż, który cię spotyka po stracie kogoś bliskiego, no bo to w końcu się dzieje, tak? W którymś momencie twojego życia, jest zjawiskiem pozytywnym, czy nie? Bo tutaj sam później sobie wyrzucę, że na przykład nie tęsknię za matką, tak jak wydaje mi się, że powinienem. Tak. I rozmawia o tym ze swoją siostrą. I ona mówi, ja też tak mam. Więc skoro mamy tak oboje, to chyba nie, to nie jest nic złego. No, ale no, na przykład żałuję, że do niej nie odzwoniłam. No nie? Wcześniej, kiedy była taka opcja. No jasne, no to jest no, taki żal rzeczy, których się już, prawda, nie cofnie. No. Bo to właśnie w sumie wychodzi trochę na to, że ta książka jest przede wszystkim o czasie, nie? O jego cechach, o tym, jaki on w ogóle jest, na co wpływa. Jakie to wszystko jest zasadniczo okrutne i trudne, nie? W takim właśnie czasie, gdzie trochę mam wrażenie, że no nie wiem, jakby żyjemy trochę w takim przekonaniu, że świat nigdy nie był nam bliższy, nie? Że jakby wszystko jest już takie jasne i oczywiste i w ogóle robimy tyle fantastycznych rzeczy, ale nie potrafimy jakby ujarzmić takich bardzo podstawowych jak rzeczy. Jak czas. Prostych rzeczy, jak czas. W sensie mnie może jest łatwo o tym mówić, bo ja o tym pisałam też magisterkę. Więc może trochę przywykłam, nie? Nie jest ciężko tak mentalnie, bo jestem pierwszą hejterką przemijania, no nie? Ja jestem pierwszą hejterką zmian, upływu czasu takiego drastycznego, niemożności powrotu do tego, co było, no nie? Jakby, jak zawsze pada pytanie, jaką chciałbyś mieć supermoc, ja powiem, że nieśmiertelność, bo dla mnie po prostu perspektywa przemijania i to tego, że pewne rzeczy, pewne osoby, pewne idee znikają, jest przerażająca. Jakby, wiesz, ta pustka, która następuje potem, to jest mój największy życiowy strach. Więc dla mnie... Nie powiedziałam, że to jest pustka, ale ja z drugiej strony jestem po drugiej stronie barykady, no nie? Ja jestem tą osobą, która uważa, że to jest w ogóle ciekawe, to pytanie wczoraj padło w dramie, którą oglądam.
taka dygresja, no, ale nawiązująca, tak, do tematu, no, kiedy jeden z bohaterów idzie na rozmowę o pracę, mhm, i ten pracodawca potencjalny pyta się go, że co uważasz, że mimo właśnie upływu czasu będzie niezmienne? No. I on odpowiada tak strasznie głupio, ale to jakby nie ma... Zakłady pogrzebowe, zawsze się ten biznes utrzyma. On powiedział, że grawitację. Co jest w sumie prawdą, natomiast moja oczywiście pierwsza myśl była taka, że zmiana jest niezmienna, nie? Że sam fakt, że coś... No to tak bardzo filozoficznie, już to już takie meta jest trochę. Tak, no ale wiesz, jedynym, co jest pewnym, wiesz... Ale tak, gdybym ja była w HR-ze na twojej rozmowie o pracy, to miała takie... Filozof nam się tak, kurde! Tak trochę jest, nie? No. Że zmiana jest bardzo często niezauważalna. Trochę tak jak tutaj. Tutaj jest zauważalna, tak? Bardzo wyraźnie. Bo dzieje się coś takiego super ważnego w życiu sama i no to wręcz jest rewolucja, a nie zmiana, no nie? Tak, ale to, co następuje później, jest o tyle ciekawe, że te zmiany takie już wewnętrzne, w nim, mam wrażenie, że są na tyle płynne, mm-hmm, i tak dobrze, wiesz, upłynione w pewnym momencie, no nie? One jakby idą tak bardzo równo, następują, tak, po sobie, że te zmiany wewnętrzne w samej są już może trochę bardziej bliżej tej kategorii właśnie niezauważalnych zmian, mm-hmm, nie? Że on, no ostatnia scena, kiedy siedzi na łódce, nie spoileruje dalej, i to jest ten moment, kiedy ma takie, kurde, ile się zmieniło. Dopiero, tak, teraz to widzę w tym momencie, no nie? Tak. Niesamowite. Także szczerze mówiąc, ta książka w ogóle wypada w interpretacji, moim zdaniem osobiście, o wiele ciekawiej niż stricte na papierze. Niż na papierze. Czyli ona mi się podobała i ja spędziłam jakby dobry czas z nią, to znaczy, mm-hmm, bo miałam to wrażenie, że obcuję z dobrą literaturą, nie? Z kawałem, tak, dobrej powieści. Ale ona na pewno nie jest jakaś taka rewolucyjna. Myślę, że ona dużo nabiera wartości w takim momencie, tak, jak ten, kiedy, tak, my właśnie porównujemy ją do Demiana, do dramy, do, tak, właśnie własnego podejścia życiowego. W rozmowie, w interpretacji ona jest o wiele fajniejszym takim przyczynkiem do, tak, ciekawej dyskusji, niż na dobrą sprawę jako książka stricte, bo ona jest bardzo dobra, nie? Jakby, tak, można się wielu rzeczy tutaj przyczepić. No. Jest dosyć wtórna, ale wydaje mi się, że wtórna w tej swojej kategorii, którą podejmuje, tak? Czyli tej coming of age. Pytanie, czy w kategorii coming of age którakolwiek historia ma szansę być wtórna? Bo też, wiesz, jest wiele sposobów na przeżycie coming of age. I to jest właśnie ten paradoks tego, że ona jest, tak, wtórna w swojej jakby formie, nie będąc wtórną we swojej, mm-hmm, formie, no nie? Więc tak, ona zresztą też jest napisana tak, że ona jest w kształcie opowieści. To jest właśnie tak, że jakby sam opowiada nam o tym lecie, kiedy to wszystko się wydarzyło i to wszystko się zmieniło, więc tak naprawdę otrzymujemy tę opowieść już z punktu końcowego w jakimś, tak, stopniu, kiedy ten właśnie bohater już wie, co się wydarzyło. No to pierwsze zdanie to jest foreshadowing jakby całej reszty, tak, nie? Czego szukasz, kochanie? Dobra, to ja sobie poradzę bez tego. Generalnie ja chciałam tak na koniec już powiedzieć, mm-hmm, bo chyba zmierzamy do końca. Tak, myślę, że tak. Że to jest książka dla kogoś, komu się bardzo podobało Arystoteles i Dante. Mhm, zgodzę bo się. Bo mam wrażenie, że one mają podobny vibe i traktują trochę o podobnych kwestiach. Nie do końca o jednym i tym samym, ale właśnie o podobnych. Mimo, że sam fakt, że to też dzieje się latem, tak, nie? Sprawia, że one, nie wiem, gdzieś tak siedziały obok siebie w mojej głowie i miałam to jest, wiesz, to w ogóle niesamowite, powieścią, że lato też się kojarzy z pewnego rodzaju ulotnością. Mm-hmm. Zwłaszcza jeżeli chodzi o czasy... nie wchodźmy w symbolikę pór roku. O czasy nastoletnie, no nie? No. No to tak się mówi, że wiosna jest dzieciństwem, no i lato jest potem dojrzewaniem i młodością. Tak. Jesień jest już starzeniem i zima jest już, no, bliżej konotowana śmierci. Tak. Więc jeżeli mówimy o lecie, które w ogóle też generalnie się kojarzy tak, że no latem jest to zawsze... Jest symbolicznie związana z młodością generalnie. Tak, mm-hmm, i wiesz, no samo to, że jakby, no co się robi latem? No przeżywa się najlepsze przygody, no nie? No czy tak, to jest się dzieciakiem, który na działce jedzie na rowerze, żeby zbadać oddzielny las, kurde, który jest 3 km stąd, czy się jedzie na jakieś wakacje, czy po prostu wszyscy biorą urlop i jedziemy na jakąś chorą bibę, no tak dalej. No lato jest tak konotowane. Tak. Więc to jest też w ogóle takie bardzo into the story, no nie? Więc tak. Tak, no bo ona nawiązuje właśnie do wielu takich tradycyjnych tropów tego Bildungsroman, można powiedzieć, mm-hmm, wręcz. Tak. Więc no trochę nic dziwnego, że tego typu rzeczy możemy tutaj wyłapać. Tak. Dobrze, czy my gwiazdkujemy? Nie wiem znowu. Nie? Bo dla mnie to jest 8. Dla mnie też to jest 8 albo 9, bo tak mówię, planowałam 7, mm-hmm, ale po rozmowie znowu zawyżam, bo jednak no, ona zyskuje bardzo dużo w interpretacji, jak się o niej rozmawia, no nie? Ale to są dobre książki, bo jakby to o czym świadczy, że jeżeli, tak, książka skłania do tego typu dyskusji i po tej dyskusji rzeczywiście zaczyna zauważać więcej jej zalet, więcej jej jest właśnie plusów, no to znaczy, że jest dobra i że godnie. Więc tak, Highland. Dla tych, którzy chcą pointerpretować, dla tych, którzy chcą rozważyć życie, trochę pocierpieć, trochę nie i lubią 80sy, to myślę, że idealnie, tak, się sprawdzi. Myślę, że teraz po tym filmie rozumiecie też, dlaczego Marketing Media na przykład wysyłał, tak, maile o tym, dla tych, którzy recenzują książki, a dla tych, którzy nie, dlaczego ta książka się pojawiła na przykład na Instagramie. No, no bo ona jest. Ona jest naturalnie powiązana to, trochę, tak, właśnie z Janka Daltami, mimo że sama Janka Daltem takim stricte może współczesnym nie jest. Nie jest, absolutnie, ale jednak o tematach traktuje taki, że jak najbardziej to tutaj pasuje.
pasuje. Więc tak, no to by było na tyle. Dajcie znać, czy czytaliście, czy jesteście zainteresowani, czy może jakieś inne historie komikowej kojarzą Wam się z tym, o czym właśnie opowiedziałyśmy, poza Damianem, bo to wiemy, że to jest sztos, moja książka życia. I do zobaczenia następnym razem. Pa!